Siemano, witam was bardzo serdecznie, przed wami Asus Magnus. Prezentacja, opening i w ogóle unboxing. Zobaczcie, co będziemy się bawić z pudełkiem. Otwieramy, może coś spadnie. Nie? Pierwsze co? Książeczka? Nie czytamy. Jeszcze w środku jest jakaś instrukcja, której... A, gwarancja. Po co nam gwarancja, to na pewno się nie zepsuje. Zobaczcie, jakie piękne opakowanie, solidne. Naprawdę fajnie. Generalnie otwieramy. I co mamy? To jest przejściówka na gwinta. Można podczepić do naszego RODE na przykład. Jest kabel USB 3.0 i on jest tylko na 3.0, dlatego że to świeci, to cudactwo świeci. Możecie się śmiać lub nie, mi się on podoba. Naprawdę mi się podoba, bardzo ciekawie wygląda. Dlaczego? Po pierwsze, to jest konkurencja dla Blue Yeti. Ma trzy przetworniki 14 mm. Nie zdziwiłbym się, jakby to były takie same jak Blue Yeti. To niby ma być ala skóra, to nie jest skóra, to jest plastik akurat. Amelinium, obity jest amelinium, to ja ameliniowe nie pomalujesz, ale za to podświecisz. I to czym? Aura Lightem, czyli to, co widzieliście na płycie głównej w moim super mega ultra hiper komputerze. Można sobie podświetlać ten mikrofon i to się ładnie nam zgra w całość, jak widzimy, cały sprzęt z Aura Lightem. Więc to mi się podoba, powiem szczerze. Gadżeciarz ze mnie, wiem. Boczki mu się podświetlają, logo również. Po lewej stronie mamy tak. Wyłączenie, włączenie naszego mikrofonu. Mamy zabawę ze światełkami, czyli zmieniamy tryb tego świecenia. I tutaj jest głośność naszych słuchawek oraz miejsce na wczepienie kabla, tak, dokładnie. Tu wczepiamy kabel. Ten zasilający i tak dalej, połączeniowy. Po prawej stronie mamy trzy tryby. Pierwszy tryb to jest taki jak w Blue Yeti, taki, który używam domyślnie, czyli tryb kierunkowy. Później mamy tryb stereo, gdzie możemy robić różne śmieszne rzeczy z dźwiękiem. Przeszedłem wam po mózgu. Trzeci tryb to jest tryb ENC, czyli tłumienia szumów, zakłóceń i różnych takich innych kliknięć w klawiaturę. Głośność mikrofonu, czyli ten mic boost tak jakby. Hub USB, możemy podłączyć jakieś urządzonko na USB pendrive. Wyjście słuchawkowe i wejście AUX. To jeszcze są takie dodatki, no można jeszcze Kensington lockiem go zablokować tutaj, ale nam to nie jest potrzebne, raczej nie powinni nam ukraść tego mikrofonu w domowych warunkach. No to co, trzeba teraz posłuchać, jak brzmi mój głos na tym cudeńku kontra Blue Yeti. Mamy przed sobą dwa mikrofony, Blue Yeti, Asus Magnus. Zgadnijcie, do którego teraz mówię. No, zgaduj zgadula. To pierwsze. Piszcie w komentarzach. A w tym momencie, do którego nadaję? Zgadnijcie. Teraz przetestujmy sekwencję mojego przywitania. Witam was bardzo serdecznie z tej strony, ojciec Wujki Dzieci. Zapraszam was do kolejnego odcinka z serii mówienia do mikrofonu. Teraz nadaję do Blue Yeti. Witam was bardzo serdecznie z tej strony, ojciec Wujki Dzieci. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii testowania mikrofonu. Teraz nadaję do Asus Magnus. Chciałbym teraz sprawdzić, jak się szepcze do Blue Yeti. Podoba wam się? Chciałbym teraz sprawdzić, jak się szepcze do Asus Magnus. Podoba wam się? Testy wrzasku, na przykład w Outlaście, na Asusie. Nie, nie umiem. Nie potrafię. Głupi jestem. Nie, to nienaturalne. Widać, że nienaturalnie piszę. To musiałby się wystraszyć. Teraz zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy trybami tego mikrofonu. Mianowicie mamy pierwszy tryb
charakterystyka kardynalna. Mówimy prosto do mikrofonu, pięknie i wyraźnie. Mlaskamy. Teraz zrobimy tryb stereo. Halo, jak mnie słychać? To jest niby lewa strona. To jest prawa strona. Także chciałbym wam zakomunikować, że przechwytuję wasz mózg. Głupi jestem, wiem. Stereo. I teraz ten tryb ENC, czy jak on się to nazywa. Moim zdaniem jesteśmy tutaj zagłuszeni i jakieś tam klikania w klawiaturę nie słychać, a klikałem, ale moim zdaniem mój głos jest taki troszeczkę inny i nie podoba mi się, że jest zniekształcony, więc sugeruję wam działać na trybie kardynalnym. Ta pierwsza główka. Powiem wam szczerze, że całkiem ładnie się prezentuje na statywie. Zobacz, jak profesjonalnie wygląda nasz Asus Magnus. Moim zdaniem pełna profeska. Jeszcze chciałbym wam zaprezentować kolorki, jakie możemy tutaj mieć. Więc Aura Light działa. Mamy biały kolorek, zobaczcie, logo się podświetla, tu paski oraz na dole jeszcze jest taki ledzik. Ledzik on tutaj świeci, nie widać go w tej kolorystyce tak bardzo. Ale ja wam zaraz zmienię kolor. Kolor jest? Jest. Róż mamy, czerwony, proszę bardzo. Może trochę żółtego? Ktoś chce zielony? Śmiało. Śmiało, można się pobawić również niebieskim. Jeszcze może być to kolor oddychający. Oddycha, patrzcie. Działa. Działa, chodzi. Zmienne kolorki. Możemy poszpanować piękną kolorystyką. Mam nadzieję, że wam się podobała ta krótka recenzja, unboxing. Jeżeli chcecie, aby ten mikrofon został u mnie, żebym zrezygnował z Blue Yeti na rzecz tego majka, piszcie w komentarzach, piszcie, zobaczymy, jakie jest wasze zdanie, który mikrofon jest waszym zdaniem lepszy, jeżeli chodzi o jakość. Ja mogę powiedzieć tyle, że jeżeli ten mikrofon będzie tańszy od Blue Yeti, no to nieźle, bo uważam, że te przetworniki, które są w środku, są bardzo zbliżone do tego z Blue Yeti. Nie zdziwiłbym się, by to były te same, więc nieźle. Dodatkowo mamy Aura Light, który mi się strasznie podoba, jaram się tym. Jak się nie jarałem świecidełkami, tak Aura Light w końcu podoba mi się. Po prostu mi się podoba ten sposób zmiany kolorów i integracji z całym sprzętem dookoła. Więc to są moje, dla mnie dwa plusy. Ten mikrofon również jest bardzo lekki. Aczkolwiek tutaj dla mnie nie ma żadnego znaczenia, czy on jest lekki, ale mimo wszystko jest lekki. Całkiem ciekawie wygląda, mi się podoba, wy tam możecie mówić co chcecie. Mi się ten mikrofon podoba. Może wygląda kontrowersyjnie dla was. Jak dla mnie to prędzej jak Transformers jakiś wygląda. Zdecydowanie. Mi się podoba, naprawdę ciekawy sprzęt, jeżeli to będzie tańsze od Blue Yeti, to jest warte swojej ceny, zdecydowanie. I to jest naprawdę dobry jakościowo sprzęt. Wypiszcie, czy ma zostać, czy nie, to wy decydujecie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pozdrawiam i zaspamujcie fanpage Asusa. Cześć.